Banki w ostatnim czasie chwalą się tym, że będą starały się pomóc złym dłużnikom. Ta alternatywa ma między innymi polegać na tym, że zaproponują pracę bądź ewentualnie zaopiekują się dziećmi. Wydaje się, że takie rozwiązanie jest zdecydowanie zabiegiem PR-owym, który ma za zadanie poprawić słabą opinię klientów detalicznych po ostatnich latach wobec banków. Wydaje się, że bezpośrednie znalezienie pracy przez bank będzie trudne, dlatego że bank nie posiada odpowiednich instrumentów do tego, aby szukać nowej pracy złym dłużnikom. Bank oczywiście przekaże, wybierze kilka firm albo jedną, która będzie w jego imieniu szukała pracy i oczywiście tak jak ta firma będzie chciała zarobić, tak i oczywiście bank znajdzie tam miejsce na swoją prowizję. W długiej perspektywie czasu wydaje się, że może to spowodować poprawę lekkiego wizerunku, ale nie spodziewam się kolejek przed bankami, które będą miały za zadanie złych klientów oddłużyć, czy też znaleźć im zdecydowanie lepszą pracę. Będzie to polegało na tym, jeżeli faktycznie dojdzie to do skutku, że banki będą zarabiały prowizje od firm pośrednictwa pracy na tym, że będą przekazywały dane swoich klientów, którzy może w jakimś dłuższej perspektywie czasu znajdą pracę. Daje to jeszcze jedną zaletę dla banków. Banki będą miały ocenę, który dłużnik potencjalnie, który łatwiej znajdzie pracę, w końcu spłaci swoje długi i będą mogły odsiać czy posegregować klientów na tych, którzy mają perspektywę spłaty swojego zadłużenia w niedalekiej przyszłości oraz na tych, którzy są skazani na porażkę. Informacje, które banki uzyskają pośrednicząc, a właściwie wspierając złych dłużników w momencie szukania miejsca pracy, będą dobre dla banku, ale mogą być w dwojaki sposób interpretowane przez osoby, które wpadły w spirale złego zadłużenia. Po pierwsze, banki będą wiedziały, jaka jest skala wynagrodzenia takiego dłużnika i niekoniecznie źli dłużnicy chcą się chwalić takimi informacjami, nie tylko bankowi, ale nawet swoim znajomym i to wynika czysto z badań, ale z drugiej strony banki będą bezpośrednio monitorowały, jeżeli taką pracę straci. Będzie to mogło spowodować dalszą czy bardziej zaawansowaną pracę windykacyjną. Także wydaje się, że oprócz zabiegu PR-owego, czyli poprawy wizerunku banków, nie będzie miało to istotnego wpływu na korzystanie z takiej oferty przez złych dłużników.